Siemeczko, jestem PPTM Games, witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj leczka. Walamy dzisiaj pod Przyżyto, proszę Państwa, pod Przyżyto trzeba przygotować pole, więc co? Teraz opuszczamy bóg, żyjemy, bo to trochę jest. Jest to spore pole. Więc trzeba trochę będzie poświęcić czasu, żeby to ogarnąć. Naszym pługiem, ale to nic się nie dzieje. Ogólnie robimy to uczotka. Taki jest zamysł dzisiaj władania właśnie tym pługiem. No bo wiadomo, że zamiast wygarną sobie po kolei od brzega do brzega jeździmy, to bez sensu. Więc sobie robimy uczotka, lepiej to wyjdzie, wydajniej. Tak moim zdaniem jest lepiej, on był nie dokończony. Miał być taka powodnika, miał być to przyniesie tam i tutaj, ale tutaj będzie przyniesie to, a tam będzie żyto, proszę Państwa. Zobaczymy, jak to będzie finalnie z tym wszystkim. 7 tysięcy na koncie, za dużo nie ma, ale mam nadzieję, że troszeczkę później lepiej będziemy mieli z tym wszystkim finansowo, ponieważ zatrudniłem się gospodarza właśnie do prac, można powiedzieć pomocnik, do pomocy, tak? Ponieważ potrzebował, można powiedzieć, operatora oborowego bardziej, więc troszeczkę, można powiedzieć, uciekł mojego podaka, ale za to będę mógł w razie czego od niego pożyczyć czynników. Taki jest układ. Wiadomo, nie odpłatnie. Zobaczymy. Piątka wypłaty, myślę, że to jest nie tak źle. Chociaż jak tutaj możemy my jeszcze zrobimy naszymi pięknymi zestawami. Nie wiadomo, że gościu ma tam dość ambitne maszyny. Ale wam pokażę. Bo pozwoli mi nagrać. Ale w tym odcinku po prostu muszę zrobić. Muszę to zrobić. Zrobić swoje. Nie odrobić. Przepraszam, jeśli się prądam, to jest słownictwo dzisiaj. Zobaczcie, jestem troszeczkę zmęczony. I dlatego tak może być nieładnie składać zdania będę mógł. Na to wybaczcie. I tak, zatrudniłem się. Piątka wypłaty w sezonie, ewentualnie jeśli będzie potrzeba, no to bym dopłacał taki okres martwy jak teraz. Znaczy martwy, inaczej. Jak będzie martwy okres, będzie 5 tysięcy, jak będzie taki bardziej jak teraz. Okres to 7 do 8 tysięcy, to jest nowa cena. Nie będę pomagał. Ja jeszcze tyle ziemi nie mam, żeby musiał wstrzyć ze swoich. Będę opracowałem jako mechanik, tam się zwolniłem, no ale powiem szczerze, że troszeczkę teraz żałuję, że to zrobiłem. A teraz jednak pójdę do gospodarza, to tak po pierwsze podłużę się, coś nowych rzeczy, tak można powiedzieć. Pojeżdżę sobie do czymś sprzętami. I może kiedyś tam jakiś sprzęt sobie zakupię większy, byśmy mogli tu lepiej tu mogę mnie zobaczyć powiedzieć na wodelu ciasna. Dziecka robi okie pod księżytą. Na dzierżawach będzie żyto na kiszonkę na jednym, na drugim będzie pszenica, więc tam troszeczkę muszę mieć kasy, bo ponieważ, no wiadomo, tam wymaga wapno, 7 tysięcy, także nie wiem, czy mi starczy pieniędzy na wapno. No, mam taką dziką nadzieję, że jednak troszeczkę mi starczy, no jeśli nie, no to szczerze coś będzie wymyślać, właśnie pod tym kątem, ale jestem dobry nadziei, dobry myśli, właśnie, żeby to ogarnąć. 8 na godzinę, widzicie sobie, latamy 30, no robię tego na głęboko, bo to jest potareżowane. Fajnie to było mieszane, wszystko, ściernisko, teraz tylko podłożyć wiadomo, żeby zasiać po prostu naszym siemnikiem te przyżyto. No jest trochę roboty orki, będzie cudny miara, roboty będzie w ogóle ogrom, więc naprawdę tutaj trzeba będzie się trochę napępić pod tym względem, no ale życie.
Pik i lecimy. Wiadomo, trójka na 60 by się przydała, ale jedna osoba pisała mi, że po prostu wymienił tą naszą 60, którą kupiłem, ponieważ ta z Bothraba, właśnie 60, tak cytuję, jest do kitu. Delikatnie to wymówiąc, ponieważ tam nie wiem o co chodzi z tą 60, no ale jedna osoba napisała mi właśnie, że sprzedał 60 i kupił inną 60. Powiem tak. Wiedziałem, ja tu będę wachlował maszynami ile się da i tak dalej. Więc prawdopodobnie 60 będzie jeszcze jeden sezon. Tutaj ogarniała temat właśnie polowy, dopóki nie zrobimy dość sporych pieniędzy jak dla mnie, powiedzmy 50-60 tysięcy, a zakup kolejnego ciągnika. Tak, proszę Państwa, no bo tutaj nie mamy co się męczyć, to jest cel rozwojowa, więc pojedno. Ja, Anna, wiadomo, to nigdy nie będzie 100% realności, no bo to się nie da tak zrobić w farmingu, żeby to była seria typowo realna, tak? Ale jeśli zrobimy jeszcze odpowiednie pieniądze na właśnie nowy sprzęt, który no, ma w planach zakupić, myślę, że dość fajny ciągniczek, to w przyszłym sezonie, może na jesieni już, wymienimy 60 na coś nowego. 30 ogólnie nie sprzedaję na razie, bo 30 mi się dość dobrze sprawdzają. No chyba, że mi naprawdę coś strzeli, sprzedamy 30 i 60, kupimy sobie dwa kolejne ciągniki. Jest to niewykluczone, że tak to będzie mogło być zrobione. Ale to mówię, jest to 1 wrzesień. Następny wrzesień to jest 12 miesięcy. Tak, niestety nie mam co na razie szaleć z pieniędzmi, bo tych pieniędzy nie mamy. Dość dużo pieniędzy poszło na wykup, na zapłacenie dzierżaw wstępnie. No bo poszło 13 tysięcy za 12, za 2 hektary. Zaraz zobaczymy sobie tak na pewności, byśmy wiedzieli, jak to tam wygląda, bo tego nie pamiętam. A tu nie piszę, nie mam tego. To jest 198 i tu jest 153. Zaraz sobie zobaczymy. 153 to jest hektar, prawie hektar. 198 to jest hektar 27. Więc no, a widzicie, dzienny koszt dzierżawy to jest 761 i 547 i drugiej łąki, i tu łąki to jest 600, blisko 700 złotych. Samej dzierżawy jest dość sporo, tak, na zapłacenie, ale wiadomo, teraz będzie dość spory dla mnie sezon, właśnie to odnośnie całej tej zabawy. Popłynąłem, ale bardziej popłynąłem pod względem dzierżawy, a jeszcze mam do tego dwa pola, które no też będę chciał wziąć, więc sporo. Czekajcie, trzeba sobie troszeczkę mikrofon poprawić, niestety musicie płacić mi to. I myślę, że płynę, ale myślę, że skoro kwestia czasu, jak jeszcze dwa sezony, nie będziemy je wykupywać. Te dzierżawy to jest tylko pierwszy sezon łąki. Jeszcze dwa sezony. Może nie, w tamtym sezonie wziąłem 30. Jest pełny jeden sezon. Wzięty 32 sezony, będziemy wykupywać te łąki. Tą łąkę. No i następne dwa sezony, trzy sezony będziemy wykupywać pola, które właśnie mnie interesują, które są wzięte w dzierżawę. Ponieważ taki był mniej więcej plan, takie założenie tej serii, żeby po prostu wykupywać te dzierżawy, które no, po prostu chciałem. No ta ma mam dość dużo pól klimatycznych i które będą otwierać. Dlatego mam takie dzierżawy, a nie inne. Myślę, że jestem dobrej myśli, żeby to ogarnąć. Jeśli będę jeszcze pracował, będę.
No to parę gorszy jeszcze mi pan nie myślę, że dość dobrze na tym wyjdziemy. Wiadomo, troszeczkę dołożę, prawdopodobnie teraz będę tak gdzieś mniej więcej oscylował pewnie tylko znaczy będę zarabiał tylko to co na etacie można powiedzieć. Znaczy z to, a tutaj będziemy mieli pewnie wyzerowane konto pod względem gospodarki. Bo pieniądze z gospodarki ma zamiar do gospodarki. O, w ten sposób można to ująć. A po zarobieniu to będą na opłaty na jakieś paliwo, na filtry, na olej i ewentualne części do moich ciągników. W razie chcę tak zrobić, żeby po prostu to dość fajnie wyglądało i się no, po prostu lepiej rozwija, tak żebyście mieli lepiej to oglądać, a mi żeby się szybko może szybko iść do powiedzenia, że szybko, szybko, a mi się przyjemnie grało. Tak, albo mi się to fajnie oglądało. Ale tak, wspomniałem, jeszcze raz powtarzam, ale droga podprzężyto, tutaj będzie dawał nawóz pod korzeń ilości 200 kg na hektar. Myślę, że to będzie optymalne. Nie robiłem tego jeszcze. Pod korzeń nie dawałem żadnego nawozu nigdy. Więc to będzie taka próba sprawdzenia się, czy to będzie adekwatne do tego, żeby to po prostu wyrosło. Nie wiem, czy tak w życiu rannym ludzie dają pod korzeń, bynajmniej pod zimówki. No ja spróbuję to dać, zobaczyć jak będzie efekt. Myślę, że dość dobry, bo jeśli teraz nie dawałem i ten plon miałem dobry był, to myślę, że teraz też nie będzie jakiejś tragedii, no bo to będzie chciał doprowadzić do dobrej monokultury tą ziemię, bo ona jeszcze troszeczkę lepiej mi się tutaj no po prostu zwracała. Tak? To wiadomo, też trzeba mieć to na uwadze, żeby to też miał człowiek nie przedobrzył i nie finansowo, tak pod tym względem. Nawozu troszeczkę jeszcze mam, więc myślę, że na pewno przeżyto mi starczy. Podżyto już nie wiem, a podżyto poszedł bornik, można powiedzieć. Naturalny nawóz oczywiście jest najlepszy. Poszedł mineralny też jest bardzo potrzebny, tak? Więc to tu mówić dalej. Po prostu jak to się mówi, zasiać i obserwować, czy to będzie dobrze mi wychodziło, czy taki sposób tej nałożenia będzie dość dobry, bo jak się tak, no to będziemy wiadomo się bawić dość sporo taką, takie rzeczy. No po prostu, no po pierwsze, szybciej to zrobić, efektywniej, bo jeśli nam podkorzeń powinno dość lepiej to ogarniać temat, bo jednak już będzie pobierały te minerały, tak zwane, będzie pobierała dana roślina, a ja będę po prostu, jak to się mówi, patrzył i obserwował, jak to wygląda, czy mówię, czy będzie lepiej dawać na wiosnę, później jeszcze opysk, czy dawać właśnie podkorzeń, później na wiosnę jeszcze dać nawóz i no po prostu patrzeć, jak to finalnie wyjdzie. Jestem po prostu ciekaw. Trzeba się bawić, trzeba eksperymentować. No mówię, ja jestem dopiero, można powiedzieć, drugi pełny sezon na tym gospodarstwie, więc ja się cały czas będę uczył. Będę się uczył, będę musiał się nauczyć tego, że muszę schować gdzieś dojce, znaczy schować, muszę gdzieś schować fapara pod wiatrem, żeby już mi tutaj nie przeszkadzał po części. Wiadomo, że on już nie będzie po prostu używany, więc no tutaj po prostu, żeby mi nie zagacał potwórza. A cały, jak widzicie, jest już przygotowany, w zasadzie nie był schowany od wiosny. Tam pewnie ten wapno to już pewnie skabalone jest. Ale to nic. Tam gdzieś to nieco damy tego wapna, właśnie z tego wózka. Myślę, że jakieś tam 200 zł za tonę gdzieś wyhaczę, poszukam po 300 może, jeśli wyhaczę, to będzie dobrze. No i myślę, że takie 10 ton
wapno na razie na ten bachet tar, powiedzmy, w przybliżeniu powinno mi starczyć. Po 50 na hektar. Myślę, że tu dobrze było, bo jeszcze 4000 by zostało. No dobra, troszeczkę trzeba się nabawić. No, że te RCW i tak w ogóle kupiłem. No to dużo mi teraz pozwala na to, żeby po prostu nie jeździć lejkiem, tak? Przecież lejkiem i tak w ogóle nie jeździłem. Nie oszukuje mi się lejek. No dobra, teraz kupiłem dla nas stawki chyba na długie trawy. Czy nie mylę. Tu troszeczkę i tak lepiej robota idzie. Ale tak powiem szczerze, że to nie jest jeszcze taki efekt, który by mnie satysfakcjonował. Bo to jednak jest na jednym talerzu. Chciałbym poszukać rozsiewacza, który byłby dwutalerzowy. Myślę 600 kilo, może 750 kilo, tak bym na pewno pozadał przyciska poradzić. Bo u mnie wdzielanie przyciska w takim rozsiewaczem sobie latała. 600 kilo bucks, bez palców w nosie. Powiem przynajmniej gdzie, chciałem powiedzieć, żeby się opamiętałem. Latała. Myślę, że to też jest karta właśnie będzie latała. Bo nie wiem czemu ta żółta 30 jest na mnie no jedną chyba z lepszych modów tutaj obecnych właśnie na czy inaczej maszyn na moim gospodarstwie jest jedna z lepszych maszyn mimo że już nie jest strana, ona moim zdaniem jest lepszej nie jest strana, ale i tak lepszym zachowaniem mechanicznym jest lepsza ta 30 niż właśnie ta czerwona. Bo tam ci hamulce nie działają, coś tam co poprawię tu zawsze coś tam lepnie. No nie jest tak perfekcyjna, jak bym sobie życzył. Ta 30, więc to bym wiadomo. A to jest mniej niby z mniej strana, bo tam ma 9000 godzin, tam motor godzin ma zrobione, ale jednak tam bardziej jest zmechmana przez użytkownika, można powiedzieć. Który to tą 30 jeździł. To niby jest na większe motogodzin, ale no jednak ktoś tu był bardziej wystry i dużo lepiej dbał o ten sprzęt. To się poprzedni właściciel. A ten właściciel, który miał tam nie wiem czy jest PG, wysłał się. Mało bardziej. Dlatego ta 30 podejrzewam, że zostanie ten gospodarstwo jedna może jeszcze powiem, nie chcę być bardzo długo, ale jeszcze co najmniej jeszcze 5 sezonów raczej tu powinna wszystko zostać. A tamto będzie właśnie na jakąś zmiankę teraz, może na 60. Zobaczymy, no... Nie ma co na razie mówić, co będzie, bo nie wiadomo, jak będzie z pieniędzmi. I no ze wszystkim, tak. Bo nie ma co na razie szaleć z tym wszystkim, bo nie ma pieniędzy. Na razie nie ma pieniędzy, 7 tysięcy na koncie, dużo nie nabucha. Tak suma sumarum, myślę, że dość dobrze idę tokiem rozumowania moim, że no kupuję te maszyny, kupuję te pola, biorę dzierżawy, bo nie boję się, mimo starych małych, można powiedzieć mało wynajnych maszyn, biorę takie sprzęt, takie ziemię i tyle ziemi, żeby po prostu już w niedługim czasie być samowystarczalnym, nie chodzić nigdzie do pracy i zwiększać hodowlę bydła. To jest moim teraz priorytetem będzie po ogólnie zarobkach. Będę chciał sobie iść, nie wiem, czy po pasy. Prawdopodobnie tak, bo mam zamiar postawić sobie zadaszenie, jakby to powiedzieć, w taki wybieg im zrobić właśnie pod byki. Byki będę chciał na luzie mieć i byki, żeby sobie chodziły na zewnątrz. I wiadomo, jeśli kupię sobie cielaki za 200 zł, no bo już powiedzmy farmingowo ceny daje, no bo wiadomo, pokombinowałem sobie poprzednio z tym modem, to wszystko mody mi się wypierniczyły i nie mogę wcale odpalić. Więc podajemy to ceny, kupujemy jałówki cenie farmingowej, to jest ustawiona i tak zarówno kupujemy cielaki i sprzedajemy, jak nam to farming sobie narzucił. Nie chcę mi się bawić ze 2-3 godzin na tym, żeby co ustawić z powrotem ceny kupna i kupna, znaczy kupna i sprzedaży bydła.
bo to raczej nie tędy droga, moim zdaniem. Więc no, to bym tak powiedział, nadmieralnie, ale tak jak miałem możliwości, czyli ceny bydła zostałem tak jak są farmingowe. Ja się bardzo cieszę, że i tak pokombinowałem tym wszystkim, że mogłem sobie zwiększyć trochę dłużej życia, bo to co było, może nie, zrobione przez autora właśnie tego moda z młodymi zwierzętami i tak dalej, co jest tutaj, no to było tam za dużo szło jedzenia, ale z drugiej strony teraz patrząc jak ja wcześniej sobie to przerobiłem, no to było zdecydowanie za mało jedzenia, bo to jeszcze połowę mniej jedło, no bo teraz mi wychodzi gdzieś w granicach 14 tysięcy litrów może jedzenia na dobę, więc no tak sporo, przy 20 paru sztukach, nie wiem ile ich jest, już wam zaraz powiem, mamy 3, 7, 11, 17, 20, 22, 23, 25 sztuk. Mamy 25 sztuk. No i trochę tego życia już jednak pochłaniają. Mimo wszystko do tych małych cielaków. Byczków na razie jeszcze daję. Byczki na razie będą sobie tu chowane. Czy powiem tak, ile mogę, tyle będę chował w tej oborze, w tej szopie. Po prostu, żeby już móc rozwinąć, robić, nie wiem, tych 40-35 sztuk w tym budynku. I dopiero myśleć nad rozwojem dalszym i później mam byczki i żeby szły do mrocznego wybiegu, a prawie jednak żeby jałówki zostały w tej oborze, żeby po prostu lepiej to wyglądało. Chyba nie będę przedłużał odcinka. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie czynienie Wam się spodoba, to zostawcie apkę, komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.